Witam wszystkich! W dzisiejszym odcinku chciałbym zademonstrować Wam pewne rozwiązanie, które zaproponowała nam firma Oaze. Mianowicie, będzie to pełne rozebranie pompki zasysającej, która znajduje się na filtrze wstępnym EasyClean. Bardzo to rozwiązanie mi się podoba. Jesteśmy w stanie dostać się do wnętrza tej pompki, sprawdzić stan uszczelki i również innych elementów, bo jak wiecie, z tymi pompkami zasysającymi u innych producentów bywało różnie. Lubiły one przeciekać, więc ja osobiście w swoim filtrze tej pompki nie używam. Z obawy, właśnie, żeby nic się tam z nią nie stało, a idzie się bez nie obyć. Mam nadzieję, że tutaj z tą pompką nie będzie problemów, a jednak samo to, że pozwala nam producent rozebrać tą pompkę zasysającą, wydaje mi się, że nie powinno być z nią jakichś większych problemów. Pierwsze co zdejmiemy będzie guzik. On jest tutaj trzymany przez cały pierścień. Pierścień jest zabezpieczony jedną zapadką i wewnątrz jest oczywiście sprężyna. To więc też uważajcie podczas rozbierania tego elementu z tego względu, żeby Wam ta sprężyna gdzieś nie wyskoczyła w jakiś niekontrolowany sposób. Więc odginamy zapadkę, całość przekręcamy o, i nam sprężyna już odbija. Tutaj mamy ten guzik zabezpieczony uszczelką. Całość również jest posmarowana wazeliną techniczną przez producenta. Fajnie. Nie pozostawi tutaj suchej uszczelki. Jest również sprężyna. I wnętrze wygląda w taki sposób. Jedynie jest otwór do wody. I aby zdjąć resztę tego guzika, musimy odpiąć trzy zaczepy, które znajdują się na resztę. Nareszcie obudowę filtru wstępnego Easy Clean. Całość mamy już zdjętą. Tutaj żadnej uszczelki nie ma do zabezpieczenia tego właśnie guzika zasysającego, pompki zasysającej. Jedynie jest uszczelka, która uszczelnia nam cały system EasyClean z głowicą filtra. Pod spodem mamy uszczelkę jedną, która nam uszczelnia wloty do filtra, jak i również cały ten resztę tego guzika zasysającego, tej pompki zasysającej. Uszczelka wydaje się bardzo solidna w dotyku. Jest gruba, Czas pokaże, jak ona będzie się zachowywała później, czyli czy nie będzie się robiła sztywna i nie będzie traciła tych właściwości uszczelniających. Wewnątrz są dwie zapadki, które również można wyciągnąć. Potem uważajcie, bo trzeba ją wsadzić w odpowiednią stronę, chociaż też tutaj producent e, zabezpieczył nam e, możliwość tej pomyłki. Jest z jednej strony cieńszy ten występ, z drugiej jest grubszy również. Na obudowie jest też jedno większe wejście, drugie mniejsze, czyli praktycznie jest niemożliwa ta pomyłka. A też tutaj jest taki dodatkowy nadlew, jakby który nam uniemożliwi domknięcie się do końca tej klapki. Więc po wymyciu możemy szybko tą klapkę włożyć z powrotem do obudowy. I jedynie co trzeba sprawdzić, czy one sobie luźnie chodzą, bo jest jednak bardzo ważne, bo one domykają się. Praktycznie tutaj samoczynnie przez ciśnienie, które sprawia filtr. Więc cały ten guzik, pompkę zasysającą mamy rozebraną. Teraz pokażę Wam, że też jesteśmy w stanie w miarę sprawnie to wszystko złożyć. Uszczelka jest dopasowana w bardzo dobry sposób. Wystarczy tylko dobrze ją ułożyć, dopchnąć włożyć na miejsce to są takie wycięcia wszędzie na obudowie więc tutaj jedynym co musimy się martwić żeby ta uszczelka nam dobrze tutaj wszędzie dolegała jeżeli jesteśmy pewni zakładamy resztę obudowy pompki zesasającej, tutaj trzeba zwrócić jedynie uwagę żeby pokryły nam się te otwory więc jeżeli jesteśmy pewni, wciskamy i praktycznie Połowa pompki już jest złożona. Zakładamy sprężynę i chyba najtrudniejszy moment, na który trzeba uważać. Teraz szukamy sobie tego zabezpieczenia. Gdzie jest to wycięcie? Jest. Jest zabezpieczenie. Jest wycięcie. Całość wciskamy. Przekręcamy. I. Cały filtr wstępny EasyClean jest złożony, gotowy do pracy, tak jak widzicie. Można to zrobić w bardzo szybki sposób i również go złożyć. Na pewno będzie działał, jeżeli tylko tutaj dobrze tą uszczelkę sobie położyliśmy. Ona nigdzie nam się nie pozaginała, ani nie wyskoczyła z tych prowadnic, które są przygotowane do tej właśnie uszczelki. Nie powinno być z tym guzikiem, tą pompką zasysającą żadnych problemów. Więc dziękuję za uwagę. Zapraszam już na kolejne odcinki. Mam nadzieję, że widzimy się niebawem. Do zobaczenia.